tym roku mija 160. rocznica urodzin Leona Wyczółkowskiego, wybitnego polskiego malarza i grafika, jednego z czołowych przedstawicieli Młodej Polski w nurcie malarstwa realistycznego, profesora Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, kolekcjonera dzieł sztuki. Z tej okazji Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego postanowiło zorganizować wystawę przypominającą sylwetkę tego wziętego malarza, autora portretów wielu znanych osób świata nauki i sztuki Krakowa. Wystawa prezentuje najlepsze portrety artysty przedstawiające profesorów. Chciałyśmy pokazać coś więcej aniżeli warsztat artysty i samego artystę, także portretowanych, bo też jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji tutaj w Muzeum Uniwersytetu, ale w ogóle na Uniwersytecie i przy wsparciu tak wielu instytucji, że mogliśmy, drodzy Państwo, pokazać to, co towarzyszyło profesorom portretowanym przez Leona Wyczółkowskiego. Atrybuty, z którymi artysta ich uwiecznił, ale także nieco więcej. Właśnie dzięki wsparciu chociażby profesora Janusza Skalskiego, Muzeum Historii Medycyny i kilku innym klinikom medycznym, mogliśmy salę medyków stworzyć tylko dla nich. I obok profesorów zobaczymy aparaturę chirurgiczną, narzędzia chirurgiczne z czasów Rydygiera. To gratka dla wielu, myślę. Wspaniałe publikacje, dosyć unikatowe, bo rzadko już spotykane prace właśnie chociażby Ludwika Rydygiera. Wszystkie te sytuacje zainicjowane tutaj, pokazane na wystawie, to przecież historia sztuki, historia nauki, a obu tym dziedzinom towarzyszy ogromna pasja. My z ogromną pasją pracowałyśmy nad tą wystawą. Dziękujemy bardzo za zaufanie, które mi pan profesor i pani dr Jasińska nas obdarzyli. Jest to rzeczywiście pierwsza nasza taka próba, dziecko filmowe. Realizowali to amatorzy, ale jakże zaangażowani emocjonalnie pracownicy muzeum. To nas naprawdę zintegrowało. Nie mówię, że do tej pory nie działaliśmy wspólnie, ale naprawdę przy realizacji tego filmu pracowało całe muzeum i nie tylko. Chcieliśmy nawiązać do tak lubianej i popularnej zabawy tworzenia żywych portretów w tamtych czasach. Nie mogę nie podzielić się wątkiem osobistym. No jak Państwo widzieli, portret Ludwika Rydygera, który nade mną czuwał przez ponad 30 lat, no pozostaje to w pamięci. Jaki to straszny i potężny był mężczyzna, to Państwo widzieli i zobaczycie na wystawie. No, tak.